Ogólnopolska akcja w grudniu ubiegłego roku pomogła 30 najbardziej potrzebującym rodzinom z Sanoka. W tym roku może pomóc kolejnym. Potrzeba jednak wolontariuszy. Szukamy młodych osób, pełnoletnich, z dużym zapałem, z wielkim sercem, z uśmiechem na ustach i osób, które po prostu chcą nieść radość ludziom na święta. Szlachetna paczka każdego roku staje się coraz bardziej popularna. W ubiegłym roku w akcję w całej Polsce zaangażowanych było około 8 tysięcy wolontariuszy. Tomek w tym roku też chce pomóc. Dowiedziałem się o tej akcji w tamtym roku, ponieważ jako samorząd studencki organizowaliśmy troszkę swoją paczkę i w tym roku stwierdziłem, że włączę się bardziej w to i zostanę wolontariuszem. Lubię pomagać ludziom i wiem, że to jest potrzebne. Wiem, że mogę pomóc. Również inni sanoccy wolontariusze podkreślają, że niesienie bezinteresownej pomocy uwrażliwia ich i uczy pokory. Im samym też dużo daje. Nie ma z tego żadnych korzyści materialnych, tylko chyba ta radość taka, że możemy komuś pomóc i że poprzez zrobienie tak niewiele dajemy komuś naprawdę dużo. Wolontariat to jest coś więcej niż taka sama pomoc człowiekowi, danie mu paczki tej, którą pojedziemy właśnie 7-8 grudnia na finale. To jest po prostu, jak się widzi tą radość tych ludzi z przyziemnych rzeczy, takich jak mydło, kołdra, koc, pościel. Dziewczynki, którym największe marzenie było dostać ciastko ze śliwką, widząc łzy tych ludzi, dla których to są prawdziwe takie prezenty i skarby, po prostu samemu chce się płakać i to jest coś wyjątkowego, nie da się tego po prostu opisać. Doceniam to, co mam i chcę dawać ludziom też to, żeby oni też się tak czuli, że są komuś potrzebni, a ja czuję się też, że ja jestem komuś potrzebna, bo mogę pomóc tym ludziom i poprzez taki gest, idąc do nich samą rozmową, podnoszę ich na duchu, po prostu mają się komu wygadać, a to dużo daje. Jeśli i ty masz potrzebę niesienia pomocy i chcesz sprawić, by ci, którzy znajdują się w gorszej sytuacji materialnej, choć na chwilę uśmiechnęli się, dołącz do drużyny Szlachetnej Paczki. Wejdź na stronę internetową i zarejestruj się.